Szanowni Państwo, znowu musi zadziać się magia, bo magia też się dzieje wobec naszych planów, bo plany się zmieniają tak drastycznie i tak szybko, że wczoraj byliśmy co prawda w studiu Ziomeczków, ale tak poczuliśmy fajny flow i przychillowaliśmy, że nic nie nagrywałem. Więc musicie mi uwierzyć na słowo, poznaliśmy znowu wiele fajnych osób z ekipy Janka, bo tak go pieszczotliwie nazywamy po polsku. I dzisiaj jesteśmy w Ninbin, czyli w miejscu, gdzie ciekawostka został nakręcony King Kong. Przynajmniej kilka scen. Jest tu pięknie, jest beautiful. Dawidek ładnie pokaże to samo miejsce, które w sumie nawet będzie się przebijało kilka razy. Te góry wyglądają podobnie, ale są piękne. Teraz szamamy, za chwilę skaczemy na łódkę i zobaczycie, co jest tutaj pięknego. Dawid, powiedz jeszcze, co mamy na talerzach. Na talerzach kurczaczek z makaronikiem. To jest goat, kozięta malutkie. Sajgonki słynne, ryżyk i jemy. Dawida, chodź z nami przyjeść, a za chwilę misiaczki zobaczą, jak to jest pięknie i czy warto. Czyli wymyślił teraz Janek Lubiego, wymyślił kamień, papier, nożyce. Czy są I'm number what? I'm number one, two, three. Okay, so guys. No, I'm number one. You're number one. Okay, number one. I'm number one, two, three. Okay. One, two, three. Ha ha! Number two, guys. No, number two. Number two. I was number two. No, it's only have one trip in one okay. Bottle. Yeah, so yeah. Which one? No, which one? No, this is you, number one. Okay, dobra. Okay. Number two. You number two. I was number two. Yeah. Okay. Czyli jako, że ja wygrałem kamień, papier, nożyce, a stary nigdy nie przegrywa, nie no, kilka razy mi się zdarzyło, to wybieramy drogę numer dwa. Jak możecie zobaczyć, drogi są różne. Numer jeden, numer dwa i numer trzy. Generalnie nic o nich nie wiemy, dlatego w sumie zostawiliśmy ten wybór losowi, no i tak chciała natura, tak chciał świat. Jedziemy, drogą numer dwa. Idziemy? First, whatever. Yeah. It's whatever for me. Yeah. So you talk with this girl about be only free. Thank you. Because you and him is actually too big. Yeah, yeah, too big. Big boys from Poland. Teraz ubieramy kapoczki. Bang! Crash! You gotta crash. Pomogę ci. Ok, poczekaj, ja sobie ubiorę kapoczka. Szybko bang, szybko kapocz. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Ej, boy. Nie chciałbym teraz, bo została mi ostatnia rata za telefon, żeby mi spadł do wody, nie? Bo ja bym po niego nie wskoczył. Dobra, ale go będę bezpieczniej. Ja ci wskoczę. Dobrze, dziękuję, Dawidek. Trzymaj mi... Kapok. Trzymaj mi to. O, oh, jest, kołczan. Kołczan. Ok, so let's go. Yeah, another crash. Hey. Easier, happier.
the metro. Vietnam underground. Vietnam to the cave. To the cave. We like social. Płyniemy sobie, Dawid. Ciemno trochę. Płyniemy z nurtem, tak jest. Zobaczcie, chyba tutaj musiała woda trochę spać, bo no. To chyba zostałoby żłobione przez wodę przez miliony lat. No. O kurczę, jaki widoczek teraz się robi. Nie no, pięknie zbiórki. Z Zajanka, patrzcie. Piękniusia. Nie no, top stary. To powiem ci tak. Jest tutaj pięknie, ale w Tajlandii to ci rozwali głowę, tak? Tego typu widok, bo jest 50% i jeszcze bardziej słonecznie, jeszcze bardziej tak. No, inny klimat. Tu jest przepięknie. No, ale zobaczysz w Tajlandii. Pokażemy wam z Tajlandii też taki widok. To on chyba jeszcze nie był w Komprachcicach. Bang. Coś innego ty. Tutaj moi milusieńscy, pan powiedział, jest tak zwana góra orła, bo wygląda jak orzeł. Tu macie głowę, a tu macie skrzydełka. Pięknie, naprawdę. Nieprawdopodobne. Klasyczny stary wietnamski dom w klasycznym stylu. No myślę, że troszeczkę ognia i by to poszło wszystko. Ciemno, nic nie widać. Nie no, coś tam widać. Strzecha. Hmm? Classic. What's that? That I think this is like a sleeping room. Sleeping room, yeah. It's a tree. Bamboo tree. And it's the leaf tree. Mm, okay. Leaf of bamboo tree and they put the earth, you know, put the earth and put the water from earth and put that. Yeah. To glue it. To glue it. No, słyszycie? Poklejone wszystko. No jest to kolejny spocik, no. Warto zobaczyć. I patrzcie, no, okoliczności przyrody są co najmniej 12 na 10. Co najmniej. Idziemy dalej. Hmm? Young girls. Yeah, this is called young girls. Oh, Vietnamese girls. Afraid, you know. Look pretty.
Ogólnie misiaczki, to będzie chyba rekordowy odcinek, jeżeli idzie o przebiteczki i pokazywanie widoków, ale powiem wam, nie wiem jak na obrazie to będzie wyglądać finalnie, ale na żywo... Kolorujemy to ładnie, żeby były kolory odwzorowane. Odwzorowane, tak, bo powiem wam, że to jest coś pięknego, naprawdę. Jest na żywo, to jest wow, razy... O, jak to Tomcio robi wow, to jest dobrze. To tu jest wow. Playlistę Freak Nation Chill Edition. Chill Edition, żebyście poczuli tą muzykę, to będzie tak zwane wow. Także już teraz zaglądajcie na naszego Spotify'a. Pięknie. Więc tak, misiaczki, taka ciekawostka, bo tutaj macie taki ołtarzyk i w ofierze składa się cokolwiek tam przyjdzie do ręki. No i ludzie składają nawet fanty, owoce, ciasteczka, wodę, inne jakieś gadżeciki. Oczywiście kwiaty i tutaj wrzuca się też pieniążki. Tak to wygląda. Wow. Do Hanoi, prosto z Ninbin. Teraz mogę nagrać, bo raz już nagrałem, ale za dużo wiatru było. Wracamy zameldować się do kolejnego hotelu. Jak widać, energia troszkę zeszła, nie ma już sił, a dzisiaj mamy jeszcze jedno spotkanko. Wbijamy szybka kawka. O, nagram może ze środka, żebyście mnie słyszeli. Rozszczepany człowiek, ale trudno, wy już do tego przywykliście. No i trzeba co? Zebrać troszkę energii, wbijamy zaś na spotkanka, bo tu życie żyje cały czas, tu tętni wszystko, nie ma spania. Naprawdę, powiem wam, że przyjazd takiego naszego kraju pięknego, Polską zwany, nie no, jakby, żeby nikt się nie uraził, no kocham nasz kraj, ale to, co się dzieje tutaj, to jest życie level 2.0, no, to taka jest prawda, no my żyjemy trochę smutno, tak to trzeba nazwać, żyjemy, kurczę, od godziny A do godziny B, jak ktoś się wychyla, to nagle jest albo patologią, albo dziwakiem, a tutaj ludzie sobie żyją. Życie zaczyna się od 20, sklepy są czynne do 11, nawet odzieżowe, zwykłe. Kawę można 24/7 kupić, zjeść można 24/7, a u nas o 10 pustki, nic się nie dzieje. Tak już mamy, no. Jak w szwajcarskim zegarku u nas wszystko musi być, chociaż to też nie do końca źle powiedziane. A tutaj high life. No, jako że nie chcę kończyć tak odcinków urwanych, bo teoretycznie ten odcinek by się tak skończył, gdybym nie chwycił tej kamery teraz. Dlatego jeżeli będą takie momenty, że albo wpadliśmy ze sił, albo gdzieś tam coś było niedopowiedziane, to będę nagrywać takie podsumowania. Więc pewnie już widzieliście te podsumowania wcześniej, bo na 90% już to tak się mniej więcej kończyło. Ale no, znacie mnie, wiecie, że najczęściej to wszystko jest chaotycznie kręcone, a nie robię tego dla siebie, a robię to dla was, bo słyszałem, że bardzo lubicie to oglądać, bardzo chcecie to oglądać. Dawid mnie motywował, Kacper mnie motywował, więc to robię. Dlatego za każdym odcinkiem będziecie widzieli, że coś nowego doskakuje, coś nowego się pojawia, bądź mówię wam o tym, że wymyśliłem to z biegiem czasu, a wprowadziłem to wcześniej. Patrzcie. Cały czas życie. Stolica to jest stolica jednak. Yo, szanowni państwo, dojechaliśmy w hotel We Cozy. W dziwnym miejscu, ale fajnym. I pokażę wam, jak wygląda pokoik, to może inaczej. Tak, od wejścia. Bęk. Szafeczka, lustereczko, łóżeczko, stoliczek. Łazieneczka. Kulturalna. Malusia, nie za duża. Pryszniczek. Bęk. Toaletka z podmywajką. Wszystko jest. Tutaj telewizor. Szafeczka, krzesełko jedno, stoliczek i widok na nic. Tak jest, na sąsiada. Także szanowni państwo, dojechaliśmy, to jest moja waliza już trochę przemęczona. Refresh,
odpoczynek i idziemy. Masakra. Już mam dość. Ten tydzień generalnie był rekordowy pod względem dziejących się dzieci rzeczy na 24 godziny. I po tygodniu, nie powiem, trochę już padam, bo nie przywykłem do takiego natężenia zdarzeń. Tym bardziej moja głowa. No ale trudno, no. Raz się żyje. Jest dobrze. Nie ma co narzekać. Lepiej tak niż inaczej. Dobra, see ya. Za chwilę. Jebuj! Chłopaki idą w miasto. Dołączył do nas D-Mike, MC D-Mike. Tu będzie jego Instagram. A my idziemy obczaić, co jest 5. Idziemy coś pewnie zjeść, przybajerować, właśnie poznać jeszcze jakąś ekipkę najprawdopodobniej. Chyba, że plany znowu się zmieniły, bo u nas plany zmieniają się jak w kalejdoskopie. O tym już wiecie doskonale. No. W sumie już nauczyłem się tych kilku ulic melanżowych, bo jest to nic innego jak powiedzmy 6 czy 7 razy Niepold. Dla tych, którzy byli we Wrocławiu, ci wiedzą, ci, którzy nie byli, pasaż Niepolda to jest takie go-to, żeby nazwijmy to przymelanżować, nie? No, także idziemy. Yo, D-Mike, fishbone. Welcome to Hanoi Old Water. Yeah. Raz jeszcze, żebyście byli świadomi. Jest 22.53 we wtorek. A tu się dzieje tyle. Na każdej ulicy. Na każdej ulicy. Masakra. Co ja powiedziałem? Wtorek, czwartek? Ale powiem wam, dzisiaj już straciłem rachubę czasu. Ja już dzisiaj chciałem z Dawida pogonić, że musimy iść na soundcheck, a się okazuje, że my dopiero jutro mamy soundcheck. Słuchajcie, tutaj momentami mamy taki natłok, że jest trochę takich niezrozumień, bo oni by chcieli nas wszędzie zabrać, za co im serdecznie dziękujemy i czasami w 5 miejscach nie można być na raz, więc czasami no musimy odmówić, ale ogólnie Adaś dzisiaj mówi, ej, dlaczego jest o 4 soundcheck? Przecież nie damy rady wrócić, a to jest dopiero jutro. To jest dopiero jutro, dlatego tutaj czas zupełnie inaczej leci i w sumie, thank you, i w sumie nawet fajnie, bo jakby głowa odpoczywa. Jak byliśmy w tym Ninbin, to było po prostu experience. Tak, dokładnie. Ale co jeszcze tutaj potwierdził przed chwilą D-Mike, że czym się różnią ludzie z Saigonu od Hanoi? Tym, że Hanoi wszyscy lecą do przodu, tak straight on. Od razu. If you want it, let's do it. Ride it. Czasami jest tak, że nie zdążysz napisać, a już masz zamówioną taksówkę, nie? No właśnie. Gdzie a my w Polsce lubimy przemyśleć, wiecie, tak. O, i trzeba uważać cały czas. Leci, życie się leci, no. Nie ma czasu na czekanie. Yo, welcome to Track 42!
Możecie mi nie wierzyć, ale D-Mike. Troszkę się naciulałem. D-Mike nas zabrał na... D-Mike, thank God you're here. You took us for the best foot place in here, in the street. I don't even give a fuck what's the name of the street, but it's you fucking are dope. Thank you. This is the best night foot in Hanoi. Yeah. I ogólnie jest druga godzina i patrzcie to. Najprostsze co może być. What's the kind of meat is that? Beef. Beef, okay. Beef. Czyli mamy bifa, mamy nudelki, mamy warzywka, a Dawidek już to wsunął, bo nie dał rady wytrzymać na nas trochę czekać. Zielonego i sos sojowy jeszcze. No jest przegięcie tak zwanej, wiadomo czego. Oh my fucking God. Teraz jeszcze przypominam, jest godzina 2:07. Tutaj na ulicy się dzieje, pani tutaj robi szamanenko. Tutaj jedzą, tam nie jedzą, no przecież... Powiem wam szczerze, kebaby w Polsce zamykamy, otwieramy takie knajpki, to jest coś pięknego. Raz jeszcze, Adaś jeszcze sobie wypije piwaczko. Mniejsza przez większa. Trzymajcie się, widzimy się później, ale szamka jest dobra. Oh.